Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Koti. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Koti, tak naprawdę cała platforma, protokół czy infrastruktura umożliwiająca wykonywanie płatności, umożliwiająca tworzenie projektów związanych z tworzeniem płatności w systemie White Label, czyli pod konkretne potrzeby danej organizacji. Projekt oparty na DAG-u, co oczywiście w prosty sposób przekłada się na efektywność tego rozwiązania pod względem chociażby popularnie i medialnie wykorzystywanego wskaźnika, jakim jest transaction per second. Dodatkowo tutaj mamy dużo, dużo założeń, dużo zobowiązań, jeśli chodzi o to, co jest opisane na stronie. W tym odcinku przyjrzymy się oczywiście analizie projektowej, czyli zobaczymy, jak idzie postęp prac nad tym projektem, co można ciekawego wywnioskować. Dla nowych osób na kanale pragnę przypomnieć, że nie jest to pełna, kompletna analiza fundamentalna tego projektu. Także zapraszam. Jeśli chodzi o ten projekt, następnie portal CoinPaprika. Tutaj w zakładce Overview mamy informację, że projekt ten nie posiada otwartego kodu źródłowego, z czym myślę, że będzie można się zgodzić. Zaraz przejrzymy GitHuba i wyjaśnię, dlaczego można tak to stwierdzić. Z ciekawych rzeczy, które tutaj w tym projekcie występują, w zakładce Technology dowiemy się, że całe rozwiązanie oparte jest na ich dedykowanym rozwiązaniu Trust Chain, które bazuje, tak jak wcześniej wspomniałem, na DAG-u, ze wszelkimi tutaj plusami związanymi z wydajnością i z minusami związanymi chociażby z płatnością, przepraszam, z bezpieczeństwem. Tutaj warto zwrócić uwagę, że często pojawia się słowo zwrot w zasadzie machine learning w zakresie funkcjonowania tego projektu. Ja to jedynie pragnę przypomnieć, że wszelkie algorytmy oparte właśnie, będące zgodne z nurtem uczenia maszynowego, czyli machine learning, nigdy nie dadzą nam 100% pewności. One jedynie określają stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego zjawiska. Także to również należy mieć na uwagę, ponieważ chociażby w sytuacji, gdy coś jest prawdopodobne tylko w jakimś minimalnym ułamku procenta, zawsze to jest jednak prawdopodobne. Jeśli mówimy o płatnościach, to należy to mieć przede wszystkim na uwadze. Ciekawą rzeczą tutaj jest cały roadmap projektu, który chyba pierwszy raz się z tym spotykam. Jest w formie oddzielnego PDF-a. Jest tutaj dokładnie opisane, co udało się zrealizować w zakresie konkretnych rozwiązań technologicznych i jakie są jeszcze dalsze plany właśnie związane z tymi poszczególnymi funkcjonalnościami będącymi do zaimplementowania w tym projekcie. Niestety nie ma żadnej metody, aby zweryfikować te założenia po stronie GitHuba. Nie ma żadnego odzwierciedlenia, a naprawdę byłoby dosyć ciekawe i myślę, że z dużą korzyścią dla tego projektu, jeśli analogiczne rozwiązania w zakresie chociażby milestone'ów, czyli kamieni milowych, czy projektów na GitHubie były w tym projekcie prowadzone. Przechodząc na GitHuba, widzimy tutaj 16 repozytoriów w sumie. Aktywnością wyróżnia się tak naprawdę tylko jedno z nich, czyli node do tego rozwiązania. Pozostałe zostały jedynie wytworzone jako repozytoria i bez tak naprawdę większej aktywności wśród tych projektów, co o czym świadczą te prawie że kompletnie poziome linie imitujące, obrazujące aktywność programistów w tych konkretnych projektach. Także przejdźmy może do tego głównego repozytorium.
Oczywiście na stronie projektu mamy tutaj mowę o szeregu różnych produktów, jednak te rozwiązania w żaden sposób nie znajdują się na GitHubie, stąd też myślę, że można z dużą pewnością stwierdzić, że ten projekt nie posiada otwartego kodu źródłowego, a tym samym przynajmniej w moich oczach dużo przez to traci. Raz, że jest to rozwiązanie finansowe, które powinno być przejrzyste, jeśli mówimy o właśnie świecie kryptowalut, świecie technologii blockchain, czy no w tym przypadku DAGA. Niemniej jednak tego typu rozwiązania powinny być jak najbardziej otwarte źródłowe. Jeśli chodzi o właśnie development pojedynczego noda, to tutaj przede wszystkim zwróćmy uwagę na aż 190 otwartych gałęzi kodu. Tutaj może najlepszą metodą będzie właśnie porównanie aktywności na tych aktywnych gałęziach kodu, czyli odgałęzieniach kodu, na których programiści niezależnie od tego, co dzieje się na głównej gałęzi, na głównej, czyli tej przeznaczonej do umieszczania na serwerach produkcyjnych swojej działalności, tutaj prowadzą komity, prawda, związane z implementacją funkcjonalności i to nie ma wpływu na to, co dzieje się na master branchu i oczywiście to jest prawidłowy proces. Niemniej jednak tutaj, jeśli chodzi o aktywne branche, na nie zwracajmy uwagę, nie zwracajmy uwagę na branche stale, gdyż są to branche, które tak naprawdę już od ponad 3 miesięcy nie wykazują żadnej aktywności. Jeśli chodzi o aktywne branche, to też tak naprawdę nie ma tutaj co za bardzo, nic tutaj się nie wyróżnia z tego względu, że patrząc właśnie na te wartości będące po prawej stronie tej kreski, ta wartość informuje nas o tym, na ile commitów do przodu jest dany branch w porównaniu do brancha głównego, czyli tego, który idzie na serwery produkcyjne. I niestety tutaj widzimy, że tu jest 6 commitów, tu jest 2, tu w jednym jest, w dwóch jest ponad 40 commitów właśnie w porównaniu do głównego brancha. Także tak naprawdę ilość tych branchy w tym przypadku w ogóle nie przekłada się na aktywność programistów, ponieważ jest ona bardzo niska. Jeśli mówimy tutaj o dodatkowych branchach, które mają implementować nowe funkcjonalności, a w nich działalność jest w zakresie kilku commitów, no to myślę, że śmiało można stwierdzić, że tej aktywności programistycznej w tym projekcie za dużo nie ma. Chyba że, tak jak wcześniej wspomniałem i tak jak jest to napisane na portalu CoinPaprika, ten projekt w dużej mierze po prostu nie jest otwarto źródłowy. I cała aktywność programistów prowadzona jest właśnie na tych zamkniętych repozytoriach. Niestety to implikuje fakt taki, że nie mamy możliwości weryfikacji tego, co w tym projekcie się dzieje. Jeśli chodzi o issue, to też tutaj nie są prowadzone, także dosyć dziwnie to wygląda. Pull requesty mamy tylko jeden zamknięty i to jeszcze związany z podbiciem wersji zależnych bibliotek. Pull request wykonany przez bota podpiętego do GitHuba. Także tak naprawdę żadna aktywność człowieka fizyczna nie była tutaj prowadzona. Niestety nie ma też żadnej informacji w zakresie prowadzonej polityki bezpieczeństwa. Nie wiadomo, gdzie zgłaszać jakieś błędy znalezione w oprogramowaniu, chociaż tutaj mamy oprogramowanie, które jest w dużej mierze zamknięte. Niemniej jednak myślę, że coś takiego warto byłoby tutaj zastosować. No mówimy o systemie przetwarzającym płatności, mającym aspiracje do bycia właśnie globalnym rozwiązaniem w zakresie takiego właśnie funkcjonowania. Jeśli chodzi o zakładkę Insights, tutaj również danych jest na tyle mało, że prawdopodobnie z tego względu GitHub nawet ma problemy, żeby tutaj cokolwiek w tym zakresie się działo. Jeśli chodzi o ten projekt, to myślę, że z mojej strony to już wszystko. Krótko podsumowując, ten projekt jest albo projektem z zamkniętym kodem źródłowym, albo po prostu aktywność jest jeszcze na tyle początkowym etapie, że w zasadzie jej nie ma, albo po prostu nic w tym projekcie się nie dzieje. Niestety, która z tych trzech opcji jest prawdziwa, na tę chwilę nie ma możliwości tak naprawdę bycia w 100% pewnym. Jeśli macie jakiekolwiek pytania w zakresie tego projektu, tego co im powiedziałem, to proszę o zadawanie ich w komentarzach. Jeśli chodzi o omówienie projektu na tym etapie, myślę, że to już wszystko. Dziękuję, cześć.